Cześć. Dzisiaj chciałem z Wami pogadać o czymś trochę innym. O czymś, co pewnie każdy zna, ale nie każdy miał okazję to naprawiać, czyli o Raspberry Pi. W tym konkretnym przypadku będzie to Raspberry Pi 4. Cały problem z tym urządzeniem, oprócz jego, powiedzmy, fajności, jest aktualnie wysoka cena. Nawet bardzo wysoka, bo chyba około 800 zł czy 900 zł kosztuje wersja w takiej podstawowej konfiguracji albo dość podstawowej konfiguracji. No właśnie, czyli cena i dostępność jest problemem, ale nie tylko. Raspberry Pi nigdy co prawda nie chwaliło się albo nie deklarowało, że jest, powiedzmy, open hardware czy coś w tym stylu. Już na samym początku procesor, na którym to jest oparte, jest, powiedzmy, zamknięto licencyjny. Nie jest to taki zupełnie otwarty produkt, ale to nie tylko procesor aktualnie jest problemem, go nie da się kupić, nie można go sobie od tak wymienić jako element, trzeba mieć tam umowy z Broadcomem i tak dalej, ale Raspberry Pi od jakiegoś momentu wprowadziło inny układ PMIC do zasilania tego Raspberry Pi. Jest to układ opisany jako Dialog DA9090. Ten układ nigdzie nie jest dostępny, kompletnie nigdzie nie da się go kupić. Za to ochoczo ulega uszkodzeniu. Ja tutaj przed sobą mam trzy takie same wersje Raspberry Pi, w którym wszędzie poleciał wspomniany układ. Oczywiście nie tylko, ale przede wszystkim ten układ jakby sprawia, że te fajne płytki nie nadają się do niczego. Nie da się z nimi nic zrobić. Tego układu nie da się kupić, nie da się go niczym zastąpić. Po prostu nie da się tego naprawić. Normalne układy, które tutaj funkcjonują, są dostępne. Można kupić kontroler Ethernetu, można kupić hub USB 3, można u pana Chińczyka kupić pamięć RAM. Tutaj jest jeszcze układ Wi-Fi, ale to jest mniej istotny element. Można kupić elementy drobne, które się urywają, na przykład te tutaj takie kryształki w linii sygnału HDMI CEC. To da się kupić. No niestety tego układu nie da się kupić. Poniekąd specjalnie albo przypadkiem kupiłem moduł CM4. Ten moduł jest bardzo fajny, bo jest bardzo mały i można go kupić. Można go kupić od firmy Mauser. Kosztuje około 270 zł plus VAT. Nie wiem, czy Mauser sprzedaje dla klientów detalicznych. Ja podałem NIP, sprzedali mi to bez VAT-u. VAT sobie doliczę tutaj. To jest nasza płytka i ta mała płyteczka posiada układ Dialog. To będzie nasz dawca. Ta mała płytka jest jedynym źródłem na te kontrolery. Z tej płytki wezmę jeszcze coś więcej, czyli wezmę sobie z tej płytki weźmiemy sobie jeszcze kontroler Ethernetu, chociaż coś mi raster się nie zgadza, bo wydaje się, że ten kontroler jest trochę inny. Niby to samo, ale nie to samo. Zobaczcie, ten układzik BCM421. A okej, tu jest 13. A tutaj mamy 10, czyli jednak różni się rastrem. A szkoda. Myślałem, że sobie naprawię w pełni jedną z tych płytek, czyli tą. Tutaj mam tą płytkę. Wyciągnę z niej układ Dialog. Wlutuję tu, potwierdzę uszkodzenie, a potem wymienię potrzebne elementy, potrzebne układy, szczególnie kontroler Ethernetu, bo on na tych wszystkich trzech płytkach również uległ uszkodzeniu. Więc co, pokażę Wam, jak zachowuje się nasz model uszkodzony. Podłączam sobie zasilanie. Uruchamiam to zasilanie. No i w sumie nic wielkiego się nie dzieje. Płytka sobie pobiera niecałe 100 mA prądu i tyle. Pokażę Wam jeszcze, jak się zachowuje inna płytka, która ma trochę większe uszkodzenia. Tutaj pobiera już około 370 mA prądu. Też nic się nie dzieje. Sprawdźmy sobie, jak wygląda kwestia zasilania. Czy tu występują jakieś napięcia? Mamy 5 V. I w sumie to jest jedyne napięcie, sensowne napięcie, jakie tutaj mamy. Reszta napięć nie występuje. Tylko 5 V.
Wszystkie płytki zachowują się podobnie. Jest jeszcze szansa, że dialog uszkodził procesor, ale to się za chwilę potwierdzi. Wymienię ten układ, zobaczymy, czy to zadziała. Będzie to chyba jedna z najdroższych i najbardziej bezsensownych napraw Raspberry Pi, bo mam uszkodzoną płytkę w takim, powiedzmy, standardowym wymiarze. Kupiłem w pełni sprawną wersję CM4. Do tego mógłbym dokupić sobie taki breakout, który udaje taką wersję i jesteśmy w domu. Taki breakout u Chińczyka kosztuje chyba stówkę, więc za 400, no za mniej więcej 400 zł byłaby sprawna malinka. A tutaj zrobimy dość kuriozalną rzecz. Pobierzemy jeden układ, żeby naprawić taką Raspberry Pi. Zapraszam do oglądania. Wspomogę się tutaj podgrzewaczem do tej czynności, zmniejszyć potrzebną temperaturę do rozlotu. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Złącze zabezpieczyłem, układ jest tutaj. Mało co będzie widać, ale coś będzie widać. Tak wygląda nasza płytka po demontażu uszkodzonego układu. Plastik. No nie wygląda tragicznie. Chyba się jakoś tam mocno nie stopił. Żeby położyć nowy układ, zdejmę to spoiwo i położę tutaj nowe spoiwo. Mimo małych rozmiarów tej płytki, laminat PCB dość dobrze odbiera ciepło. Mimo użytkowania stacji JBC jest kłopot, żeby grot dogrzał. Czy dogrzewa, ale nie jest to takie... Jest to pewien kłopot. No ale taki projekt laminatu i o to właśnie w tym chodzi. Żeby laminat odbierał to ciepło i chłodził układ. A i żeby układ miał gdzie oddawać straty powstałe w wyniku konwersji napięcia i tak dalej. Sam układ ma bardzo ciekawy raster. Jest odzwierciedleniem tego, co mamy na laminacie. Ścieżki, powiedzmy, wysokoprądowe są zdecydowanie powiększonych rozmiarów. Zobaczcie, że po zdjęciu taśmy kaptanowej złącza jest, wydaje się, w stanie idealnym. Nic się tutaj nie zadziało, więc kapton zabezpieczył bardzo fajnie to złącze. Trzeba to odpalić, włączyć i zobaczymy, jaki przyniosło to efekt. Można jeszcze zweryfikować drugą stronę płyty, czy coś tutaj na przykład się nie przestawiło. Albo czy może slot
na kartę microSD jest ok, ale wydaje się, że wszystko jest ok. Nic nie jest przestawione, nic się nie potopiło. Naklejka kontrolna też jest w dobrym stanie, więc temperatury są ok. Złącze USB-C nie zostało przytopione. Naklejka kontrolna też nie, co powoduje, że dobrane przeze mnie temperatury były odpowiednie. Good job. Mamy nasze Raspberry Pi, mam nawet kartę microSD z jakimś systemem operacyjnym. Podłączam zasilanie. I teraz najważniejsza kwestia, co się będzie działo z zasilaniem, jaki będzie pobór prądu i czy diody zmienią swoje zachowanie. Poprzednio paliła się na stałe dioda czerwona, dioda zielona od Activity. Patrzcie, co się dzieje. Palą się obie bez zmian. Co się dzieje z prądem? O! Startuje system. Czyli pomogło. Wydawać by się mogło, że Raspberry Pi wróciło do żywych. Sprawdźmy zatem, jakie tu są napięcia zasilające. 1,1 V jest. Czy 3 V jest? 1 V mamy. 1 V jest. 1,8 V jest. Działa. Ten etap mamy za sobą. Potwierdziłem jednoznacznie, że układ Dialog był uszkodzony. Jego wymiana rozwiązała problem. Raspberry Pi ruszyło. Ale to nie koniec tej historii. Potrzebujemy tutaj jeszcze układ kontrolera USB i układ Ethernetu. Ale to się znajdzie, można to kupić. Z ciekawych rzeczy, ten Raspberry Pi, to Raspberry Pi, ta malinka, ma zdaje się tylko 2 giga pamięci RAM. Ja mam tutaj układ o pojemności 8 giga. Też go kupiłem od pana Chińczyka, więc może zrobimy sobie jeszcze do tego ekstremalną modyfikację Raspberry Pi na wersję 8 giga. Przygotowałem sobie tutaj setup z tabletem, z graberem HDMI. Przygotowałem też Debiana na karcie microSD. No i odpalmy to i zobaczmy, co z tego wyniknie. Odpalam napięcie i system powinien wystartować. Jest, startuje. 80 minutes later. Mamy Debiana. Ja już to sobie wcześniej skonfigurowałem. Do komunikacji ze światem zewnętrznym służy jedynie w tej chwili Wi-Fi i Bluetooth. Mam myszkę Logitecha, który działa po Bluetoothie. Konfigurował się tutaj bez problemu. Mamy kursor, więc sprzęt działa. Jesteśmy niejako w domu. Można tutaj sobie coś posprawdzać. To Raspberry Pi jest w wersji 2 giga. Został zdjęty, laminat został oczyszczony, wszystko wygląda całkiem przyzwoicie. Można nałożyć topnik, umiejscowić zaraz tutaj, powiedzmy, nowy układ, w zasadzie układ od pana Chińczyka, który okazał się układem z wylutu. Mam też układ kontrolera USB-C. Położę go na płycie, jest to układ z odzysku.
Okej, okay. Mam wlutowany układ kontrolera USB, mam nową pamięć RAM też wlutowaną, montuję kartę SD, podłączam HDMI i co? Zasilanie. No i trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Zobaczymy, jaki prąd pobiera, czy nie będzie jakiegoś zwarcia, bo to jeszcze różnie może być. Jest chyba ok. Nie ma. Jest. Coś się dzieje. No dalej. Idzie. No kurczę, na razie jest nieźle. Ciekawe, ile pamięci RAM pokaże. Będzie 8 giga, czy nie będzie? Jest. System wstał. Dobra, teraz sobie zobaczę, czy myszka lata. Ok, muszę zmienić. Jest myszka, dobra. Jest nieźle. Ale będą jaja, jak to zadziała. Task Manager. Co, ile RAMu? Patrzcie to, 7,8 minus 200, mamy 8 giga RAMu. Teraz jeszcze jedna kwestia, czy porty USB zadziałały? Czy ja tutaj mam coś na USB, żeby podłączyć? Ciekawe, czy go zobaczy. Jest, widzi. Co prawda przestał mi działać Bluetooth, ale okej, jest. Mamy tu instalkę macOSa. Działa. Moi drodzy, trochę bezsensowna akcja, ale całkiem fajnie się zakończyła. Między innymi naprawiłem Raspberry Pi, zmodyfikowałem na wersję 8 giga, uruchomiłem porty USB. Jest super, ja się cieszę jak diabli, w sumie się jaram. Przede wszystkim dlatego, że parę rzeczy udało się ogarnąć. Potwierdzić diagnozę uszkodzenia, no nie fajnego, bo jeżeli wam się uszkodzi układ PEMIC firmy Dialog na takim Raspberry Pi, no to kolokwialnie możecie pocałować się w nos, bo tego nie naprawicie. No chyba, że kupicie sobie płytkę za 300, żeby naprawić Raspberry Pi, które jest warte podobne pieniądze, może trochę więcej. Ale to nie wszystko. Mam tu jeszcze jedną Raspberry Pi 4, która, jak się okazuje, ma uszkodzony procesor. Została płytka CM4, która ma sprawny procesor. Więc następny odcinek to będzie wymiana procesora w Raspberry Pi. Zapraszam. Na następny odcinek w takim razie.